Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. O kurczę, jak ja się cieszę, że w końcu mogę to powiedzieć. I nie dodawać do tego Forza Horizon 4 czy coś, że opowiadamy sobie o piątce tylko i wyłącznie, tylko autentycznie gramy. Gramy na Xbox Series X. Tutaj czuję nawiew i ja nie wiem, ta tapeta tutaj chyba mi się zaraz spali. Nie no, nie wieje aż tak głośno. Ten Xbox jest bez przerwy włączony od jakichś dwóch dni. W tym demie, wiesz, za każdym razem kiedy odpalisz grę od nowa, masz całkowicie resetowany swój postęp w grze, no nie? Więc żeby zatrzymać ten mój postęp, wszystkie zdobyte samochody, to muszę mieć włączoną konsolę Xbox cały czas. No... trudno się mówi, specjalnie dla was. Chcę jak najwięcej samochodów przetestować, jak najwięcej zobaczyć i dlatego no to jest jednak istotne, żeby wiesz, wszystkie te postępy mieć zapisane, no nie? Tutaj mam właśnie jeden z takich nowych samochodów, którego nie było w czwórce. Jest to takie coś małego, zobaczcie, jednoosobowy pojeździk. Kiedyś grałem chyba w Dirta 4 albo Dirta 5, gdzie te pojazdy były jako konkurencja specjalna, ale nie będę się tutaj wymądrzał, nie wiem jaka to jest konkretnie konkurencja wyścigowa. W każdym razie tu świetnie widać zawieszenie, jak pracuje. O zawieszeniu też sobie dzisiaj trochę powiemy, dla osób, które szukają sobie jakiegoś punktu podparcia dla hejterskich teorii spiskowych na temat Forza Horizon 5. No przeważnie takie osoby, no to co? O, nie podoba mi się nowa gra, bo jest nowa i na razie nie będę mógł nią grać i no to będę ją hejtował, bo nie podoba mi się, że to nie jest w Tokio na przykład, nie? No, dużo czytasz takich hejterskich komentarzy, że coś jest nowego, się pojawia jakakolwiek nowa gra i o, ta gra jest do dupy, bo coś tam, no nie? Bo jakiś tam gameplay obejrzałem i mi się nie podoba. I a propos właśnie miast tutaj, bo dzisiaj będziemy jeździć dużo po offroadach, dużo po jakichś tam... pojedziemy sobie na wulkan, bo widzę, że ośnieżony teraz jest. Jak zaczynałem granie, to nie był ośnieżony, więc zobaczymy jak wygląda śnieg. Pojedziemy sobie do dżungli, pojedziemy sobie na fajny most. Miałem pojechać na opuszczone lotnisko, które jest mega fajne, ale zostawię to dla was. Nie chcę wam wszystkiego zdradzać, pojedziemy sobie do takich umiarkowanie charakterystycznych miejsc. Wiecie co, ja nie chcę wam wszystkiego pokazywać. Chcę, żebyście mieli frajdę też z tego, jak sobie sami będziecie grali w tę grę. Będę jeździł po takich mniej lub bardziej charakterystycznych miejscach. Zwiedzimy sobie jeszcze kiedyś tam miasto na pewno, ale też chcę wam zostawić żebyście sobie zwiedzali. Sorry, że mi się tak język plącze, ale naprawdę dalej jestem podjarany tą grą, jest niesamowita. No dobrze, jedźmy sobie do dżungli, musimy jechać na wprost, pojedziemy sobie kawałek na przełaj. No w końcu mamy jakiś taki offroadowy samochodzik. Jest on trudny w prowadzeniu, bo jest mały i na kierownicy takimi samochodami przeważnie jeździ się dziwnie. Więc no jakbym dodał tutaj gaz do końca. Nie musi mieć dużo mocy, on może mieć ze 160 koni mechanicznych, ale on waży, nie wiem, 50 kg, nie? Także, nie no, waży gdzieś 300 kg i on nie musi mieć dużo mocy, ale powiem wam, że naprawdę, przyspieszenie ma niesamowite. Zobaczcie, jak tutaj pięknie pracuje zawieszenie. Fantastycznie pracuje zawieszenie, pięknie to wygląda. Aż się chce jechać tym autkiem, no nie? Chociaż powiem wam, że do jazdy na kierownicy on jest straszny. Jest nieprzewidywalny, widzicie, że jeżdżę bardzo powolutku, żeby tu się nic złego nie stało, żeby mnie nie wywracało na lewo i prawo. Ale tak, pokażę wam, jedziemy sobie w stronę dżungli, jedziemy sobie do takich terenów leśnych, bo chcę wam pokazać, jak bujna roślinność w tej grze jest. I podróże po dżungli są fantastyczne. Ja myślę, że będziemy robić sobie takie wyprawy offroadowe w tej grze, bo one tutaj naprawdę będą miały sens. Jest bardzo przyjemnie, to jest przygoda wjechać tam, jechać sobie tak powoli, wiesz, po jakichś offroadach, między chaszczami, piękna sprawa. Teraz jesteśmy w takich obszarach słabo zalesionych. Musimy kawałek dojechać do miejsca, gdzie są dżungle.
i w tamtych okolicach też gdzieś zmienimy sobie samochód na jakiś inny, także nie myślę, że będziemy cały czas tym jechać. Zmienimy sobie na inną furkę. O, tutaj jest kawałek takiego gęstszego lasu. Zobaczcie. Jeszcze nie jest aż tak bardzo gęsto, ale już jest dosyć gęsto. To nie jest jakiś Far Cry czy coś, to jest gra wyścigowa, no nie? Zobacz, jak to wygląda, w ogóle jakaś mgła, tak? Jakieś przebłyski światła. Tu wszystko daje cienie, twój samochód daje cienie. W zależności od tego, jak słońce pada. Niby oczywiste, no nie? Ale w tej grze to wygląda fantastycznie. A nie mogę wszyscy tutaj przejechać. Zresztą w czwórce Horizon mieliśmy coś takiego, że no, światło tam padało pod bardzo dużym kątem, no nie? Słońce po prostu było pod takim kątem w Wielkiej Brytanii. No to jest mniej więcej ta szerokość geograficzna, co u nas w Polsce, czyli mamy takie długie zachody słońca. No i mamy długie cienie na przykład, nie? A w takich cieplejszych miejscach, w cieplejszych krajach bliżej równika słońce jest wyżej na niebie cały czas, no nie? I zauważycie, że tutaj w Meksyku te cienie są często bardzo krótkie. Praktycznie słońce pada prostopadle na samochód i daje ten cień taki bardzo, bardzo znikomy. Teraz jest, albo nie wiem, wschód albo zachód. Te cienie są teraz nieco dłuższe. Ale tak, można spotkać. Zwrócicie na pewno na to uwagę, że oświetlenie jest trochę inne. I na przykład, jak zmienimy sobie samochód, na chwilę pokażę. Fajnie to widać w Suprze, którą już sobie dosyć mocno porobiłem. Bo Supra ma taki, takie coś wystające z bagażnika, nie wiem jak to powiedzieć, taki element. O, widzicie, nie? Ten element jest taki zacieniony, bardzo dobrze to wygląda. Jakbyśmy wjechali sobie w jakieś takie mocno nasłonecznione miejsce, to widzicie, że pojawia się cień tutaj z tyłu. I takich samochodów jest, znaczy takich samochodów, no generalnie ta gra świateł w tej grze jest fantastyczna. Jakby bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda tutaj. Zobaczcie, jak te odbicia, te cienie w ogóle pracują. Tak, ja gram na Xboxie, w Xbox Series X, na lodówce, mówiąc w skrócie. I to, w jaki sposób pracuje tutaj światło, to jest po prostu piękne, no. Ta gra, tu nie chodzi o to, że ta gra ma być realistyczna. W rzeczywistości co? Świat jest szary, bury i ponury, no, nie jest ciekawy, tak? Tu chodzi o to, że ta gra jakieś spełnia nasze takie marzenia, nasze takie sny o jeździe samochodem, gdzie wszystko jest zawsze ładnie, piękne i wiesz, niekończące się paliwo, niekończące się zasoby i tak dalej, no nie? No i ta gra, tu chyba nie chodzi o to, żeby ona była jakaś tam super realistyczna, no bo ta grafika nie jest realistyczna. Gdyby w czwórce Horizon mieli pokazać Forzę, mieli zrobić Forzę super realistyczną, no to byśmy przede wszystkim w mieście stali cały czas w korku, byłoby szaro, buro i ponuro, świat gry wyglądałby tragicznie, tak? Nie byłby ciekawy, no. A tutaj wszystko jest takie, wiesz, piękne w tej grze, no nie? Takie, zobaczcie w ogóle na te odbicia w szybie tylnej. Widzimy, to jest jedno wielkie lustro, w którym widzimy, co się dzieje z tyłu, no nie? W zależności od tego, jak pada światło na samochód, te odbicia też się zmieniają, no nie? Wiesz, to są takie, zobaczcie na odbicia w lusterkach. One oczywiście są w gorszej jakości, myślę, że na PC-cie może będą lepiej, będzie to lepiej widoczne. Znaczy, odbicia widać precyzyjnie, co tam jest w tych odbiciach, no nie? Ale nie ma tych takich efektów świetlnych, na przykład w odbiciach lusterkowych. Także myślę, że na PC-cie takie detale będą jeszcze bardziej dopieszczone, no nie? To jest Ford Bronco, tak na marginesie, zmieniliśmy sobie samochód na coś innego. No i tutaj mamy taki fragment też mocno zalesiony. I wyobraźcie sobie to, wyłączacie sobie totalnie interfejs, włączacie sobie widok z kokpitu i bawicie się w zwiedzanie. Dwa
bardzo dużo jest tutaj różnych starożytnych budowli. W sumie byłem zaskoczony tym, ile twórcy tego dodali. Może nie ma tego w każdej części mapy, ale akurat jesteśmy w takiej dżunglowej części mapy, gdzie tych budowli jest dużo. Są chyba ze 3 albo 4 obszary, gdzie można spotkać te starożytne budynki. Albo i nawet więcej jest. Może nie zwiedziłem jeszcze wszystkich, ale tak. Zobaczcie, jak wygląda ta mgła. Wjeżdżamy w tą mgłę i autentycznie na ekranie jest mgła, nie? To nie znika jakoś tam. Nie, że dojeżdżamy do tego miejsca i tej mgły nie ma. Autentycznie zmienia nam się oświetlenie i czujemy się, jakbyśmy faktycznie byli w takiej wilgotnej dżungli, w takim lesie deszczowym. Piękna sprawa. Jakieś tam szeleszczące rzeczy. Zobaczcie, ile tu jest detali, ile tych tekstur, ile jakby takich drobnych pierdółek, które, wiesz, cieszą oko, nie? I wyjeżdżamy sobie z lasu. To jakieś osły? Chyba osły, no. I znowu wjeżdżamy sobie do lasku i znowu jakaś gęsta mgła, zobaczcie. W zależności od pory, bo to jest tylko, ja grałem tylko w jednej porze, w jednym sezonie, o może tak, bo to pora roku, no w sumie też jest pora roku, no nie? Są tutaj różne sezony, ja gram tylko na razie w jednym, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w innych sezonach, to sobie oczywiście też obadamy, nie? Ja nie wiem, kiedy będę miał dostęp taki wcześniejszy do tej gry następnym razem, bo w momencie, kiedy wy oglądacie ten odcinek, właściwie w momencie, kiedy wy zaczęliście oglądać te pierwsze moje odcinki w ogóle z piątki, no to ja już tego dostępu do gry nie mam i będę miał nie wiem kiedy jeszcze, nie? Jak będę miał, to oczywiście dam wam znać, jeśli będę mógł. Także jeśli chcecie, żebym zrobił live'a teraz z piątki, no to niestety nie mam jak, no bo nie mam już dostępu do tej gry, póki co, nie? Znaczy, teraz przejechałem sobie przez drogę, tamtą wcześniejszą i mi się nie odblokowała jakby, no nie? Dobra, zmieniamy samochód na jakiś inny. Mam ich tu kilka, specjalnie uzbierałem, żeby było ciekawiej. To może weźmy tego Nomada. To już, samochody też widzicie, że możemy sobie szybko zmieniać. To jest kolejne takie autko, które no... że tak powiem, jest ciężkie do opanowania. I tutaj również mamy bardzo ładnie pracujące zawieszenie. Czy jest, jeśli chodzi o pracę tego zawieszenia, nie widzę tutaj jakichś ogromnych zmian w stosunku do czwórki. Na pewno są jakieś tam drobne ulepszenia. Generalnie modele też są troszeczkę bardziej szczegółowe tych samochodów. Osoby, które tam mówią, że tych modeli, w ogóle samochodów na start w piątce jest mało. Ja wam powiem tak, Forza Horizon 4 na starcie, ona nie miała bardzo wielu trybów. Wielu samochodów nie miała, które są teraz. Twórcy cały czas, przez te 3 lata prawie, dodawali nowy content do czwórki. Nowe tryby gry ulepszali, dodali tryb mistrzostw driftowych, tryb eliminator, jakieś wydarzenia różne, masę rzeczy, naprawdę ta czwórka zmieniła się totalnie w stosunku do tej oryginalnej wersji, do tego oryginalnego pierwowzoru. I też zostało dodanych dużo nowych samochodów. Jak wejdziemy sobie później jeszcze w dealera samochodowego, to wam pokażę całą tą listę aut. I to nie jest tak, że są wszystkie auta w grze. Nie. To są auta, które możesz kupić za kredyty. A jest jeszcze masa aut, które są ukryte. Jak będziecie tworzyć sobie, jak już dostaniecie dostęp do gry, będziecie mogli sobie tworzyć swoje własne zawody, to żeby sprawdzić, jakie auta są dostępne w grze, jest taki trik, że możecie sobie, tworząc wyścig, wybrać tam konkretny samochód, którym można jechać na danym wyścigu. I w
wtedy, jak będziecie wybierać ten samochód, którym konkretnie można jechać w tym wyścigu, to będziecie mieli opcję, żeby sprawdzić wszystkie samochody, które są w grze, no nie? Podczas tworzenia wyścigu. Ja wam to jeszcze kiedyś pokażę, jak to działa. Natomiast testowałem to w czwórce i myślę, że tu będzie nie inaczej, bo tu też można będzie tworzyć te wyścigi, no nie? Idziemy sobie tutaj po takich offroadach. Teraz jesteśmy na obszarze takim, ja wiem, jakieś uprawy. Tutaj gdzieś są uprawy drzewek owocowych, gdzieś tam dalej wzdłuż autostrady. Tu na przykład mamy kontenery, gdzie można sobie podriftować. Mamy tutaj taki teren asfaltowy, fajnie, że twórcy. To jest taki, wiesz, tak z dupy na środku jakiegoś pola. Mamy sobie kontenery i możemy sobie tu poćwiczyć driftowanie, moi drodzy, autentycznie, zobaczcie. Możemy sobie tu różne rzeczy porobić. Pewnie niektóre z tych miejsc będą jakoś zagospodarowane pod różne wydarzenia. Jak widzicie, że tu są jakieś ciężarówki z emblematem Horizon, więc możliwe, że w trakcie, jak wy będziecie sobie odkrywać kolejne etapy gry, no to tu będzie może jakaś scena, może będzie trzeba coś tutaj robić, no nie? Ja mam nadzieję, że nie, bo ten obszar bardzo mi się podoba i chciałbym sobie tutaj podriftować. Brakowało mi czegoś takiego w czwórce chociażby, nie? Że mamy kontenery i ten. Doków jako takich tutaj chyba nie ma w piątce niestety. Mam nadzieję, że będzie w jakimś DLC mapowym. Ale tak, wiecie czego jeszcze nie zwiedziłem? Nie zwiedziłem sobie obszaru największego, kurde, do driftu. Zobacz, kuźwa, co tu jest. Jeszcze nie byłem ani razu. Ja tam teraz nawet nie pojadę, nie pokażę wam tego. To będziecie musieli sobie chyba odkryć sami. Jeszcze nie potrafię driftować w tej grze, więc no, to sobie odkryjemy, jak będziemy driftować. Ale ten obszar jest totalnie dla mnie jedną wielką niewiadomą. A zobaczcie, ile tutaj zakrętów. To jest wszystko asfaltowane. Tutaj te drogi są totalnie asfaltowane. I my sobie pojedziemy dzisiaj na wulkan i zobaczymy, jak to tam wygląda, bo tu jest trochę śniegu. Jak zaczynałem grę, to tego śniegu nie było. A właśnie, jedna taka uwaga, bo grałem sobie tutaj, miałem konsolę włączoną przez bardzo długi czas. I wiecie co? Tylko raz pojawiła mi się burza piaskowa w tym sezonie. I ja nie wiem, kiedy to, jak to, z czego to wynika, że ona się pojawiła, ale się pojawiła ta burza piaskowa i mogłem sobie w nią wjechać. To nie wynikało z żadnego tam wyścigu, zadania czy coś, tylko normalnie ta burza piaskowa, tak jak teraz tam, gdzie mniej więcej te balony widzicie tam w tle gdzieś daleko, to ta burza piaskowa mi się tam pojawiła. I mogłem w nią wjechać, mogłem przez nią przejechać, ale ta burza piaskowa też spawnuje się w normalnej takiej jeździe dowolnej. Nie musi to być z jakiegoś tam wyścigu czy z jakiegoś wydarzenia, no nie? Co jest bardzo fajne, z tym, że chyba to będzie jakaś taka rzadkość, aby ją spotkać. Bo, no mówię, tylko raz mi się pojawiła, odkąd sobie tutaj gram, a gram, no już dosyć sporo. Czyli co, teraz kierujemy się prosto do wulkanu. Pojedziemy sobie tam, tylko zmienimy furkę na jakąś inną. Tam już żeśmy trochę pojeździli. To może teraz weźmy sobie... Ty, a weźmy sobie tą Audicę, żeśmy na ostatnim odcinku tuningowali. Weźmy tą RS6. Ja mam tutaj opony typowo asfaltowe. I... No jest... kiepsko tymi oponami na offroadzie, ale... Przejadę się, żeby nie było. A tutaj widzę, że mamy experience do zdobycia. Tabliczkę. 3000 experience, bardzo fajnie. W sumie nie chce mi się jechać po tych offroadach tym autem, tak głupio. Tak da się, no. Jest gorzej. Masz wrażenie, że te offroady tutaj są trochę bardziej... Więcej wertepów tutaj jest i takich podskoków, na których samochód niespodziewanie może wyskoczyć i się wywrócić na dach. Jest tego więcej niż w czwórce. I pewnie to odczujecie, że no, jak stuningujecie sobie samochód jakoś tam na maksa, na szosę, dać te opony, wiesz, gładkie, no to na offroadach będzie wam się jeździć do dupy. Tutaj dałem te opony takie... Jakiś tam bieżnik jest na tych oponach. Ta furka jest w ogóle mocno porobiona, jest obniżona.
wydaje mi się, że tutaj w piątce to polepszyli pod tym względem, że na offroadach no nie każdym autem dobrze pojedziesz, nie? Nawiązuję tutaj trochę do eliminatora, bo tam... A, miałem nie jechać po tej szosie, okej. Nawiązuję tutaj trochę do eliminatora, bo w eliminatorze no większość czasu jeździ się na przełaj, no nie? Nawet nie wiem, czy będę w stanie tutaj podjechać pod górę, gdzie, jak pamiętacie, no w czwórce mogliśmy to robić praktycznie każdym samochodem, no nie? Tutaj chociażby, no ten podjazd już jest hardkorowy tutaj, nie bez dwóch zdań. Jesteśmy w końcu na wulkanie, nie? No dobra, ten samochód sobie tu chyba nie poradzi. O, mogę spina wylosować, to sobie razem wylosujemy. Ten postęp stąd całkowicie będę miał skasowany, te wszystkie samochody, ten czas, co tu poświęciłem. Wszystko będę miał wyzerowane na moim profilu już, jak będę grał sobie na swoim koncie. Weźmy sobie samochód, który dość dobrze stunigowałem pod offroad. Tutaj mamy tego Gladiatora Rubicona z 2020 roku. Nie pamiętam, czy on był w czwórce? Chyba był. Coś mi się tak kojarzy. Bardzo dużo samochodów zresztą było w czwórce. Pojawiłem się na drodze, proszę bardzo. Tu, gdzie miałem się nie pojawiać. Dobra, bo jak chyba byłem gdzieś tutaj, na dole. Tu mam opony offroadowe, nie rajdowe, a offroadowe, bo tu są dwa typy opon, powiedzmy, na offroady. Zobaczymy, czy tym samochodem dam radę tu podjechać. Zobaczcie, jaki to jest stromy podjazd, żeby wam to jeszcze bardziej jakoś uzmysłowić. Weźmy sobie tryb aparatu. Proszę bardzo, aparat jest ustawiony teraz horyzontalnie, tak chyba prosto, no nie? Zobaczcie, jaka góra, kuźwa. Zresztą na tej kamerze z tyłu miałem wrażenie, że jadę prawie pionowo w dół, ale nie. Nie jadę pionowo w dół. A, mieliśmy jechać jeszcze na tamten most. Po tamtym moście też można sobie śmigać. O, przy okazji zobaczcie... Wow, jakie tu przybliżenie można zrobić. Przy okazji zobaczcie, jak detale się doczytują na konsoli Xbox Series X. Tutaj są te drzewka owocowe, o których wam mówiłem wcześniej. Więc takie detale, że detale... O, tutaj chyba nie będzie... O, tutaj widać, nie? Tutaj mamy drzewka i tam jakieś detale nam się pojawiają. Spoko, że mogę to zobaczyć sobie w ten sposób. Ale widzicie tutaj ograniczenie konsoli, no nie? Że tu nie mamy tych takich... No jakbyśmy mieli mieć to wszystko wyświetlane, to nie wiem, ta konsola chyba zaczęłaby się tu palić. Ale tak, większość tych elementów takich charakterystycznych na mapie widać, no nie? To już zresztą widzieliśmy na tych pierwszych gameplayach Z3. Że ten obszar doczytywania będzie spory. Widać mniej więcej, co jest na tej mapie, ale takich detali, no wiadomo, nie ma, no nie? Zobaczcie w ogóle teksturę drzewa, ja piernicze. Patrzcie na tą korę. O, jakie zbliżenie, dopiero teraz widać, że jest coś nieostre, no nie? Może, aha, może nie wyostrzyłem. Nie da się wyostrzyć do tego. Ale tekstura samego drzewa jest... What? Dobra, jedziemy dalej. Aha, bo my musimy wjechać na wulkan, czyli musimy zawrócić i zobaczyć, czy ten samochód lepiej będzie podjeżdżał od Audi. On jest dość mocno stuningowany, powinien sobie poradzić. Zjedźmy jeszcze niżej. Tutaj, tak jak mówiłem wam na poprzednim odcinku, nie działa mi sprzęgło. H-shifter działa, ręczny też nie działa. To będą te opcje pewnie będą dodane już w takiej wersji finalnej gry. To jest pełna wersja gry, ale ograniczona. I tutaj części opcji jeszcze po prostu nie ma, nie? No dobra, tutaj jechaliśmy chyba Audi w tym miejscu. Samochód nawet ma mniejszą moc od tamtej Audicy, ale mamy tu opony offroadowe i zobaczcie, jaka jest różnica. Taka jest różnica między tymi oponami offroadowymi a oponami, no, takimi wyścigowymi, jeszcze takimi nie najlepszymi na asfalt, ale już takimi lepszymi, no nie? Tutaj to bardzo dobrze chyba widać, no nie, że zupełnie inaczej zachowują się opony offroadowe. Bardzo dobrze tutaj to widać. Właśnie zastanawiałem się, jak wam to pokazać, no bo przecież wy, kuźwa, nie czujecie tego, co ja tutaj czuję, no nie? Tylko mniej więcej widzicie, że samochód albo jedzie, albo stoi. A czy on sobie lepiej radzi na offroadzie, czy nie, no to ciężko powiedzieć. Tu mamy jeszcze jakiś taki mocny podjazd, dosyć. Zobaczymy, co nam się tu stanie. Tutaj już samochód ma problem. No,
spróbujemy jeszcze raz. Już jest bardzo stromo. On chyba jest słaby, jeśli chodzi o moment obrotowy. Ale też się ślizga, no nie? Moglibyśmy coś tutaj jeszcze z tuningiem popróbować, żeby tu podjechać. A możemy trochę ciśnienie w oponach obniżyć, też tutaj już było dość mocno obniżone. Nie wiem, czy ten samochód da sobie radę tutaj podjechać. A, tu jeszcze dyferencjał. Nie mam chyba offroadowego dyferencjału, musiałbym wymienić na offroadowy. Wtedy byśmy zrobili blokadę dyfra i myślę, że bym dał radę tu podjechać. A teraz tylko i wyłącznie z rozpędu. Do któregoś samochodu instalowałem offroadowy dyfer? Już nie pamiętam do którego. A jakoś tam, ale szału nie ma, nie? Tak ledwo co podjechał. Już same opony widzicie, że dużo tutaj pomogły. W stosunku do na przykład tamtego Audi. Widzimy śnieg, bo jedziemy do śniegu tak właściwie. No i tutaj mamy jeszcze specjalne opony do śniegu. Także te mogą być trochę gorsze do śniegu. To jest tylko kawałek, tutaj jest też sezon, gdzie będzie całkowicie zaśnieżony ten szczyt. I środek wulkanu będzie wtedy zamarznięty. Ale póki co jest woda. Co? Ten wulkan jest przeogromny i generalnie jak się jedzie na przykład autostradą czy gdzieś tam z daleka, to ten wulkan, wiesz, widać te otaczające cię wzgórza, to wszystko takie robi wrażenie, że ty faktycznie jakby jedziesz, te detale, nie wiem jak wam to wytłumaczyć tak na po ludzku, bo masz takie wrażenie, jakbyś faktycznie zwiedzał ten Meksyk, ten świat się dookoła ciebie tak zmienia podczas szybkiej jazdy. I że dalsze obiekty się wolniej jakby oddalają czy zmieniają, a bliższe szybciej. Tak mówię wam bardzo prostymi słowami, bo nie wiem, czy jest jakieś naukowe określenie tego, ale taka imersja jest bardzo fajna. A dobrze, miałem wam jeszcze powiedzieć o podwoziach. Tutaj widzicie, że w tym samochodzie podwozie było bardzo ładne. Widzieliśmy tam dwa dyferencjały, chyba skrzynia biegów była. Ja spróbuję ten samochód wywrócić góry kołami. Nie wiem, czy się to udało, on jest kurde niewywrotny. Może tu się uda. Dobra, no i zobaczmy sobie, jak wygląda podwozie. Coś, co mało kiedy będziemy oglądać. Ale tak, tutaj w tym samochodzie podwozie jest poprawne, chociaż jak zwrócicie uwagę na sprężyny, no to to już jest jakaś tam, no taka teksturka, która nie wygląda dobrze. Jest wał napędowy, wchodzi w coś. Mam nadzieję, że to jest płyta ochronna, a nie jakaś skrzynia biegów czy coś. Tutaj mamy drugi dyferencjał, drugi wał napędowy. To jest pewnie jakaś przekładnia i dopiero po tej przekładni jest kolejna przekładnia. Tu mamy koło zapasowe. Nie? I to jest ładnie wykonane podwozie w samochodzie. Ale jak weźmiemy sobie na przykład Toyotę Suprę, to wam zaraz pokażę, albo jakiś inny samochód wyścigowy. Weźmy sobie tą Suprę, bo tam to podwozie wyglądało okropnie. Tu nie wyglądało dobrze, no nie? Ale w Suprze to wyglądało tragicznie. I mówiłem, że dam hejterom, kurde, powód do narzekania i do hejtowania tej gry, no bo widzisz, 90% gry, no na 99% gry jest zajebista, nie? A gdzieś tam będzie jakiś minusik, o, ta gra jest do dupy! Już cała, no nie? Spróbuję tutaj Suprę jakoś wywrócić, tak żeby pokazać ten skut. Tutaj mam
mam zesłapowany silnik 2JZ, to jakieś przesadzone wartości, jeśli chodzi o moc, ponad 1000 koni mechanicznych. Tego samochodu prawie nie da się opanować. Dobra, spróbuję gdzieś tu wyskoczyć i wam pokażę. Dobra. I jak chcecie, to w tym momencie możecie wyłączyć film, bo to, co wam pokażę, będzie brzydkie. Wygląda sobie to tak. Zobaczcie sobie tu wahacze. No w ogóle ten silnik, nie? No widać, że tu jest jakiś, nie wiem, rozrusznik. Tu nie wiem nawet, co to jest. Tu jest jakiś... jakaś skrzynia biegu, wał napędowy. No nie, tu jest dyferencjał. Ten dyferencjał wchodzi generalnie w taki, w taką płytę, rozmazaną teksturkę, rozpikselowaną. Na PC-cie może będzie wyglądać to trochę lepiej, chociaż myślę, że nie. Tu mamy układ wydechowy, końcówki, przynajmniej jest jakiś tam układ wydechowy, no nie. Tutaj widzimy, że ta płyta podłogowa, te wszystkie tutaj elementy są sprasowane w jedną taką całość, jedną taką teksturkę, która jest no słaba. Tak. Przy okazji tutaj mam te opony gładkie, no nie, to takie najlepsze na asfalt. I widzieliście, że no samochodem ciężko się jeździło po offroadzie. Gdybym nie miał tutaj tej górki, to nie wiem, czy nawet dojechałbym do tej skały, z której wyskoczyłem. Ale to jest spód w tym samochodzie. No i w większości samochodów podejrzewam, że tak to tutaj wygląda. No i to jest minus. No chyba się zgodzicie z tym, że spody samochodu nie będą najczęściej oglądane przez wszystkich graczy i twórcy nie przykładali do tego jakiejś uwagi większej, no nie? Pewnie więcej uwagi musieli przyłożyć do na przykład takiego pojazdu, który jest złożony z samych rurek. No tutaj widzimy, że te sprężyny już widać, że te amortyzatory są, wahacze. Tak, tu wszystko ładnie nam pracuje. To ma wyglądać dobrze, wiesz, z zewnątrz, no nie? Wiesz, gdyby oni zrobili bardzo dobre elementy, w każdym miejscu w tej grze, to ona by miała jeszcze większe wymaganie niż ma. To jest właśnie część tej optymalizacji, którą twórcy robią. Optymalizacja generalnie polega na tym, że zmniejsza się jakość gry. Gdyby twórcy Forzy nie robili żadnej optymalizacji, no to na przykład stojąc w tym miejscu mielibyśmy takie same detale jak na przykład przy tamtej wodzie, no nie, gdzieś tam daleko. Ale to by sprawiało, że komputer by się spalił albo byśmy mieli pół FPS-a na sekundę. Więc optymalizacja generalnie polega na tym, że się zmniejsza jakość gry po to, żeby uzyskać lepszą jej płynność. A my i tak nie patrzymy się na te detale, które gdzieś tam są daleko, nie? Więc jak jedziemy sobie gdzieś tam dalej, no to te detale się zmniejszają, ale dzięki temu mamy lepszą jakość i płynność rozgrywki, lepszą jakość tutaj lokalnie, w okolicy gracza i też lepszą płynność, no nie? Tak to mniej więcej w grach wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Muszę trochę mocniej rozpędzić, bo... Mam cię. Złapałem gościa. Dobra, ten kamień jest fajny do odwracania samochodów. I tutaj też mamy, no tu widać ładnie zawieszenie, no nie? Tutaj mamy jakąś taką wnękę w tym samochodzie. Ale tak, amortyzatory są dość dobrze odwzorowane. Tutaj widzimy, że te sprężyny są trochę takie kwadratowe. Tekstury opon są bardzo ładne. Tak, tutaj mam, już samochód mi się trochę ubrudził, ale... Tada! Teraz mniej widać trochę, nie? Wszystko takie czarne tutaj od spodu. No tutaj jest trochę więcej detali. W tym samochodzie się bardziej napracowali, bo pewnie stwierdzili, że no hej, gracze będą patrzeć przez te rurki pod spód i tutaj coś tam musi być, żeby było widać, no nie? Ale myślę, że to też jest element optymalizacji, może nie tyle płynności gry, no bo tam pod spodu mogłoby się pojawić
trochę więcej detali, ale optymalizacji zasobów ludzkich do tworzenia tej gry. Wiecie, tworzenie gry to jest skomplikowany temat, ja sam tego nie ogarniam, ale potrafię sobie to wyobrazić, że gdybym miał tworzyć jakąś tam grę, jak wiele elementów musiałbym do niej stworzyć, nie? Ja oczywiście nie usprawiedliwiam teraz twórców Forzy. I chyba formuje nam się burza pieskowa, tak by the way. I to akurat przy was? Ja tę grę mam odpaloną od tygodnia prawie. I akurat przy was formuje mi się burza pieskowa. What the fuck? Patrzcie. Serio? Ej, ale żeście mi... Czekaj, autentycznie robi się burza pieskowa. Poka mi to. Może muszę trochę obracać kamerą, więc... Ej, no? Przed chwilą widzieliście, że... What? Ale beka. To jest bardzo rzadkie zjawisko, przynajmniej ja tego nie spotkałem. Jest burza pieskowa, hello. Dobra, zmieniamy furę na jakąś inną, już za długo jeździmy tym samochodem. O, weźmy to. Tym jeszcze nie jeździłem tutaj. Ty, burza pieskowa, czujesz? Teraz tak o. Jakby, what? Widzieliście, najpierw było tak trochę bardziej mętnie. Takie mętne powietrze było, no nie? Teraz zaczęło nam wiać. O, i teraz wyjechaliśmy z tej burzy piaskowej. Wjedźmy sobie na górę, nie wiem czy tam radę tutaj podjechać. Wjedźmy sobie tu na górę i zobaczmy jak to wygląda z zewnątrz, no bo już widzicie, że się rozpogodziło to wszystko. Łe, ten to śmiga, musi mieć rajdowe oponki. Dobra, i uwaga. Shit! O gościu. Z tego co ja zauważyłem, to ta burza piaskowa jest tylko w tym jednym miejscu zawsze. Ona się nie przesuwa gdzieś tam dalej, na przykład w okolice festiwalu. Chyba nie była w okolicach festiwalu burza piaskowa. Ale jest tutaj, zobaczcie, tam mamy jakieś chyba oko cyklonu albo błąd gry, nie wiem. Wow. Z daleka to wygląda jeszcze lepiej. O kurde, teraz mam wrażenie jakbym był gdzieś w chmurach wysoko. A tak swoją drogą jak się zaczyna grę, to będziecie mieli takie wrażenie jak jesteście w chmurach, bo jak się zjeżdża z wulkanu, to jesteście ponad poziomem chmur. No zajebiście to wygląda. Dobra, jedźmy w tą burzę. Takie darmowe piaskowanie, nie? Po tej burzy piaskowej to ja mogę spokojnie jechać na lakierowanie samochodu chyba. Właściwie włączymy sobie uszkodzenia samochodu i zobaczymy czy coś się będzie z autem działo, na przykład z lakierem. Czy on się będzie jakoś niszczył pod wpływem tej burzy piaskowej? Kosmetyczne uszkodzenia nam wystarczą, żeby to mniej więcej pokazać. Jeśli taki efekt w ogóle jest. Samochód może bardziej zachodzi tym piaskiem, ale poza tym jakichś tam zadrapań chyba nie widać, nie? Ani żadnych takich rzeczy. Nie wiem, no nigdy nie byłem w burzy piaskowej, więc czy tak jest podczas burzy piaskowej, nie mam pojęcia. To jest dość rzadkie zjawisko, ja naprawdę z wami tutaj spotkałem to drugi raz jak gram od tygodnia w tę grę. Także to się nie zdarza często. Nie mamy tutaj do czynienia z burzą piaskową, a
jeszcze w innych porach czy sezonach występują inne zjawiska. Nie wiem, czy będzie tornado, na przykład jak w Battlefieldzie tym nowym. Ale widzę, że ta droga trochę bardziej tym piachem też tutaj zachodzi. Czuję się jak w Dubaju trochę teraz. Moim zdaniem to totalnie powinna być cała droga zaspana podczas burzy piaskowej. Ten piach powinien znikać, jak burza na przykład, wiesz, się kończy. Ciężko mi powiedzieć, czy samochód lepiej przyspiesza, czy gorzej podczas burzy piaskowej. Albo czy samochodem szarpie na lewo i prawo. Myślę, że czułbym to trochę na kierownicy, nie? Gdyby samochodem bujało. Przy takim wietrze, w rzeczywistości, jak dmuchnie w samochód, niezależnie czym byś jechał, no to czuć, tak? Czuć to na kierownicy bezpośrednio, po prostu też cię spycha. Czujesz to na fotelu. Jesteśmy chyba teraz gdzieś w pobliżu wybrzeża. Z tej burzy, czy jak? Czy się kręcę w kółko? Ten samochód taki nie za szybki, co? A, my jedziemy do Horizon. Okej. Chyba wyjeżdżamy teraz powoli ze burzy. Tutaj się ona kończy, jak się jedzie do strefy Horizon festiwalu. No i co, samochód nie ma żadnych uszkodzeń. Poza takim brudem naleciałości z piasku, no nie? Więc nic nadzwyczajnego. Jakby nic ta burza chyba nie robi poza tymi takimi efektami graficznymi. Czyli widzieliście, że zmieniło nam się trochę oświetlenie. Generalnie ta masa kurzu wygląda fajnie. Ale poza tym nic się chyba nie dzieje i ona powoli chyba osiada. Kończy się ta burza, takie mam wrażenie. Ale tak, no jest sobie burza, sprawdziliśmy, w ogóle what? Akurat jak nagrywam odcinek, to się to włączyło, nie wiem czemu. Fajnie, że mogłem wam to pokazać i zaśnieżony szczyt wulkanu, chociaż tego śniegu tam jest jak na lekarstwo. Pewnie będzie inny sezon, żeby to zademonstrować, no nie? No i tak, obiecałem, że pokażę wam jeszcze most, on jest bardzo fajny i tam są jeszcze tunele i już sobie tam jedziemy. Na ostatnim odcinku stuningowaliśmy sobie BMW-kę, tu mam jeszcze Cadillac. Tu mam jeszcze jakąś wersję Horizon Corvette. Wygląda śmiesznie ten samochód. Czekaj, co by tu wziąć? Mustanga już wam pokazywałem. A, weźmy to, o kurde. To jest Jaguar I-Pace. Samochód, który no, jest elektrykiem i nie ma żadnego dźwięku z niego i pożytku zresztą też. Co ja wam tu jeszcze mogę pokazać? Może Porsche Taycan, to znowu elektryk, też nie będzie go słychać. Zastanawiam się, co by wam... Subaru! Dawaj Subaru weźmiemy. Które? 2005. Posłuchamy sobie trochę Boxera i może byśmy sobie go też później stuningowali, ok? Bo myślę, że Boxera można ciekawie ulepszyć pod kątem dźwięku. Dobra, posłuchajcie. Zagłuszają mnie inne auta, cholera.
rzeczywistości mam szczęście bardzo często słuchać tą Subarkę. Właściwie nie konkretnie ten model, trochę starszy, ale z tym silnikiem. I powiem wam, że to jest radość dla uszu, naprawdę. Fantastyczna sprawa. Bardzo lubię dźwięk boksera. I generalnie połączenie tego układu wydechowego. Kurde, mam ochotę, wiecie co, chodźmy stuningować ten samochód. Zróbmy mu tuning wydechu, bo myślę, że można z niego wydobyć coś więcej z tego silnika. Przy okazji też może ulepszymy go. Weźmy auto upgrade S1. Niech to, kurde, wiesz. Albo inaczej, zróbmy sobie sami. Dobra, silnik i lecimy wydech. To ja wam powiem, że standard brzmiał najlepiej. Czekaj. A weźmy tą drugą Subarkę i weźmy to. Wydaje mi się, że to chyba brzmiało lepiej. Posłuchajmy. Upgrade. O, lepiej, co? To jest starszy model chyba. O, tutaj z tym mamy najlepszy dźwięk, moim zdaniem. Okej. Tutaj nam się nic nie zmienia. Części nic nie dają pod kątem dźwięku. Tam jeszcze możemy sobie porobić swapy. Ale kto by boksera wymieniał? Chyba, że możemy jakiegoś mocniejszego boksera dać. O, to fajnie brzmi, słuchajcie. To jest chyba bokser też. Nie wiem, kuźwa, F6, jaki to jest silnik? Dajcie znać w komentarzach. Ten brzmi jak bokser. Piękne są te dźwięki, co? Samochodów, jest. Jeszcze chyba możemy dodać jakieś różne pierdółki. Możemy zrobić rajdówkę z tego, ziom. Zobacz na to. Tutaj też jest ten dziadowski spoiler, niestety, i tylko jego możemy regulować. Słabo, nie? Myślałem, że w piątce dadzą jakiś inny spoiler, progi z klapaczami. Możemy zrobić taką właśnie typową rajdówkę. Cyk. Dobra, to zostawiamy. Tu mamy opony, to weźmy te rajdowe. Tuning jest przyjemny, powiem wam. A czekaj, gdzie takie grube kapcie? Z tyłu dajmy trochę szersze i gitara będzie. Dobra, spoilery, to mieliśmy. Dobra, to wymieniamy. Tutaj dajemy sobie zawieszenie rajdowe. Odciążamy, tak? Tutaj, no mówię, dla każdego samochodu trochę inaczej ten tuning będzie wyglądał. No znacie to już chyba z czwórki, no nie? Tuning tego. Tutaj nie potrzebujemy 9 biegów, więc wystarczy nam 6-biegowa skrzynia. I dajemy sobie rajdowy dyferencjał. A, tu żeśmy już byli. Koła wymienione, to wymienione, dobra. No i instalujemy. 58 tysięcy kredytów, bardzo ładnie. Tutaj nie mogę jeszcze zmieniać nawet lakieru samochodów w tej wersji, wiecie? O, teraz to żyje. Dobra, jedziemy na ten most. Ja sobie, wiecie co, wyznaczę tylko drogę, bo nie znam jej dokładnie. Jak będzie najszybciej według GPS-u pojedziemy sobie, co? Tu jest ten most. O, w sumie jechałem dobrze wtedy. Nie mogę dojechać w to miejsce, bo jak dojadę w to miejsce nawet przypadkowo, zakończy mi się demo i zresetuje cały postęp, wiecie? Tak zrobiłem kiedyś i no, było słabo. Dobra, jedziemy. Muszę zawrócić, cholera. Sprawdźmy, co ta fura potrafi. Patrzcie, mamy nowy dym. Rób dym!
te opony trochę mniej dymu dają niż inne, które miałem chyba wyścigowe. Ciekawe, będzie trzeba sprawdzić to jeszcze. Bo ten nie był taki gęsty, może to ma... Może bieżnik, typ bieżnika ma wpływ na to, nie wiem. Oj, teraz to jeździ! Się kurde odezwał samochód. Batary są tutaj tak zaprogramowane, że czasami jak chwilę jedziemy przy nich, to one zaczynają mocniej jechać, przyspieszać. Ale nie wszystkie. Tutaj żadnego multiplayera nie mogę przetestować póki co. Tylko wyjadę tutaj, żeby ten punkt zniknąć. No i mamy tunel. I jest most. Kozak, nie? Skoro jesteśmy w tunelu, no ten samochód ma fajny dźwięk, zgadzam się, ale moim takim faworytem wśród samochodów, które obecnie posiadam, jest pod kątem dźwięku Lamborghini Urus. Tutaj jest konkret. Ja jeszcze go nie tunigowałem, to jest totalnie stokowy, nie bawiłem się tutaj wydechem ani niczym. Te wszystkie samochody tutaj jeżdżą i teraz zagłuszają dźwięk mojej fury. Jezu, nic nie słyszę. No, musiałbym wyłączyć w dźwiękach dźwięki innych samochodów i jeszcze jakieś tam inne rzeczy, żeby było słychać dobrze tego Urusa. No to czemu jedzie pod prąd? Stupiaj. Wyjechaliśmy. Tutaj można sobie wjechać na ten most, na te kilka tuneli. Kurde, no totalnie te tunele mnie zawiodły. Myślałem, że będzie można tam posłuchać tego Urusa. Słychać wszystko dookoła, tylko nie mojego samochodu. No ale mówię, to można sobie ustawić tam w ustawieniach gry i pozmieniać. Nie. Także tak, tak to wygląda, moi drodzy. Forza Horizon 5. W końcu w moich łapskach. Wow. A, włączyłem uszkodzenia, kurde, muszę to wyłączyć.
Nie lubię mieć zniszczonego samochodu, a mnie wzięli tam i poobijali. Co teraz? No, samochód taki popsuty? Nie może być. Wyłączamy. Pyk, pyk, pyk. O! Tutaj te marchewy trochę bardziej takie realne niż na przykład w Need for Speed Heat, no nie? Czy tam mieliśmy miotacze ognia z rób wydechowych. No fajny efekt, jak na grę arcade'ową, można się pobawić tym i pośmiać. Ja lubiłem sobie te nawet, wiesz, ognie z rury wydechowej, ale totalnie nierealne to jest, no nie? Zresztą tam ta gra jest nierealna, no ale to chyba o to chodzi, żeby się w niej trochę pobawić, no nie? No nic, moi drodzy, to tyle na teraz. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!